Maciej Staręga w Lahti. Prezentujesz się żwawo, a powiedz, jak się czujesz? No, czuję się dobrze. Tak myślę, że przygotowania zrealizowaliśmy w 100%, tak jak to miało być. Teraz tylko już w zasadzie odnowa sił, no i czekanie na start. To te Mistrzostwa Świata, tą techniką, którą bardziej lubisz, prawda, w sprincie stylem dowolnym. No więc nastawienie twoje jest jakie, biorąc pod uwagę starty, ostatni Puchar Świata w OTP i tak dalej, i tak dalej? No, jest dobre. Nie ukrywam, w tym roku w każdym sprincie łyżą w zasadzie wchodziłem do 30, więc i tu chcę osiągnąć dobry wynik. Myślę, że nie tylko 30, ale też chciałbym patrzeć wyżej. No wiadomo, że najważniejsze jest, żeby się zakwalifikować, a potem już wszystko można zrobić. Najtrudniej właśnie w tym roku wychodzą mi kwalifikacje, tam jest najciężej, bo potem jak już mam bezpośrednią walkę, to naprawdę potrafię się zmotywować i wygrywać ze wszystkimi. Więc no, jestem dobrze nastawiony, pozytywnie, jest dobra energia we mnie. I mam nadzieję, że wszystko się poukłada i się nie spalę, bo do tej pory na głównych imprezach to szło mi bardzo różnie. Tak? Z głową miałeś problem? Myślę, że nie z głową, ale to jakiś wypadek, tu problem z nartami, tutaj no trochę zła pozycja startowa. No i tak się wszystko składało, że brakuje mi na razie takiego dobrego wyniku na głównej imprezie. Chciałbym w końcu to przełamać i myślę, że jestem na dobrej drodze do tego. 18 miejsce na ostatnim Pucharze Świata. Na ile tamten Puchar Świata jest wymierny, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata? Ciężko to określić, bo tam jeszcze też startuje 8 Norwegów, 7 Szwedów, więc takie narodowości, które tu będą miały nieco mniej zawodników. Niemniej jednak w sprincie konkurencja jest dosyć szeroka, jeżeli chodzi o narodowości. Więc myślę, że jest to podobne odzwierciedlenie. No ale tam moja dyspozycja w OTP-im to nie był mój dzień, więc mam nadzieję, że tutaj w Lahti już będzie ten prawidłowy dzień, że siły będą, z głową będzie wszystko ok i nastawię się na walkę i będę walczył o jak najwyższe miejsce. Mówisz, że to nie był twój dzień, dlatego że to była taka faza treningu, że dopiero teraz odpuszczacie i teraz ma być to, co ma być, czyli taka świeżość, prędkość, szybkość? Myślę, że to nie był mój dzień po prostu z tego względu, że mieliśmy 2 tygodnie przerwy od Pucharu Świata i znowu musiałem wejść tak jakby w ten ton rywalizacji. I tak jakby w bezpośredniej walce trochę zabrakło mi, no nie wiem, no na końcówce takiego charakteru, żeby jeszcze to ugryźć, bo tam naprawdę brakowało mi 10 cm, żeby po prostu przejść dalej. No, a myślę, że przy takim moim odpowiedniej dyspozycji i motywacji to jeszcze powinienem no, powalczyć o ten półfinał tam. No może właśnie zabrakło tej rywalizacji, ale teraz był Puchar Świata, już się przetarłem, więc mam nadzieję, że tu na Mistrzostwach Świata już będzie wszystko ok. Ja też mam taką nadzieję. Powiedz w takim razie, jak ta trasa na Mistrzostwach Świata tobie pasuje? No jest dość ciężka, jeżeli chodzi o trasy sprinterskie. Chociaż w tym roku na Pucharze Świata wszystkie były dość długie i o podobnym profilu. Może na początku w Davos była tylko nieco krótsza, ale tam znowu była wysokość, więc na każdej trasie w tym roku na Pucharze Świata trzeba było dużo z siebie dawać w kwalifikacji. Profil no pasuje mi, chociaż też będą się tu liczyć wysocy zawodnicy, bo jednak nie jest aż tak trudna technicznie. Dla mnie trasy trudne technicznie są nieco lepsze. To eliminuje trochę wyższych zawodników, albo przynajmniej mi utrudnia, no a mi to ułatwia. Ale no nie, jakoś nie mam takich złych odczuć, jeżeli chodzi o tutaj ten profil i tą trasę, więc myślę, że będzie ok. I za to będziemy trzymać kciuki. Czego ci życzyć, powiedz? Myślę, że trochę szczęścia, bo to w sprincie na pewno się przydaje. No i czego jeszcze? Żeby były te siły i to zdrowie i żebym w końcu mógł osiągnąć ten swój wymarzony wynik na dużej imprezie. I tego ci życzę i wiatru w plecy również. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.